Siemaneczko, witam was w nowym odcinku na kanale Scooty. Dzisiaj lecimy na tripa do Bełchatowa. No i bez przedłużenia lecimy zobaczyć, co się dzieje u chłopaków. Jesteśmy w KFC. No i idziemy na śniadanie, bo jesteśmy głodni. Co zamówiłeś? Co zjesz sobie na śniadanko? Zjem sobie wszystko. Dzisiaj tak jak ostatnio tryb biedak, bismarcik z iTwistem i lemoniatka. Ta łyka, dobra, no? No dobra. Ej, dobra, git. Co zamówiłeś? Dużo rzeczy. Nie wiem, jakieś burgery. Chyba. Co wolisz? Preferujesz McDonalda czy KFC? Nie powiem nic, bo nie będę reklamować tutaj nic. Tylko ona wie, w którą stronę chce iść. I tylko ona zna mój ulubiony hit. Wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią. To do Leny od kotka. Gdy cały ten frame nie przejść, stali było nie raz. Tak już chciałem się chastać. Po te zęby odbijam każdy psuchych typów. Gdy idę moją malutką candy, mogę tak. Ej, gdzie ten skatepark w Bełchatowie? No słuchaj, w Bełchatowie. W Bełchatowie, a gdzie jesteśmy? No bo ale patrzcie to. Musicie zobaczyć. Skate Plaza Bełchatów w Google. To jest Skate Plaza, na którą jedziemy. Turkusowa 3. No klikaj. Nie, przepisałem. Turkusowa 3. Ale zobacz. Ale tak stary, nawet w Poznaniu, nawet to dobrze, że w ogóle do Łodzi dojechaliśmy, a nie na przykład w innym kierunku Polski. No jedziemy na Bełchatów i nagrywamy Insta Story, że będziemy troszeczkę później. Kicia! Mandzie Kicia. Dojechaliśmy. Co jest? Ale mocno. Pięknie. Zobacz. Dostaliśmy fanarta od kogo? Od Alana. Dobra, dojechaliśmy na skatepark do Bełchatowa i teraz skręcamy hulajnogi razem z Bartkiem. Skręcasz ze mną, czy tak powiedziałeś? Nie, skręcam z tobą. No i ekstra. Okej, mnie podmienił Bartek Lis na serwisie i lecę nagrywać vloga. Mam takie klipy. Według Maćka tak można wyczerpać. Jeszcze super briwip. Yo! Kickless, bo ja chcę kickless. Pewno. Yo! Eryk próbuje takiego backflipa do stala i barf drop. Spoko triczek, rzadko spotykany w sumie. Szeszko już podjeżdża czwarty raz, żeby zrobić backflipa na półkę. Prawie jak ja, tylko że ja nigdy nie robię po tych podjazdach. Ja też nigdy nie robię podjazdów, no i backflipa. A Mario umie beko? Umie. Umi. Umi. On umie wszystko. Ja jeśnicę robić też dobro umie. Umi? Umi. Umi. Tylko rzadko robię. Oj, nie jadę. Wow. Nie, nie hejtuję. Yo. Zaczynaj, bo mi głupio mówić. Nie, ty musisz to powiedzieć. Ja nie to, mówię, mi to przez gardło nie przejdzie. To ja mogę powiedzieć, tylko mi powiedzieć co. No bo chodzi o to, że chciałem sobie zrobić tutaj przez to 3-6 whipa. Whipa. A my we dwóch nie umiemy 3-6 whipa. Bo on robi 3-6 whipa na kraśnika. Ale każdy zobaczcie, co tak robi. A ja robię 3-6 Kila. Ale postaram się zrobić normalnie, złapać normalnie. To ja, jak a ja mogę z wami zrobić? Ja jak zrobię 3-6 whipa, nie, 3-6 kila, to spróbuję 3-6 whipa. To będą trzy różne, będzie normalny, lubelski i frontside. Tak, bo twój jest najbardziej normalny. Normalny 3-6 whipa. 3-6 whipa czy kila? No 3-6 kila, bo nie wiem 3-6 whipa. Ale umiesz, tylko robisz tak samo jak ja. Panowie będą robić line'a. Pięknie. Tutaj też świetnie. On robi normalny. Najbardziej normalny. Najbardziej normalny 3 whip, jak widziałeś. To był whip czy heel? Nie zrobił! Ja się śmieję, bo
tak samo. Dobrze już? Jestem wężny. A jest, ale patrz, on też jest wężny. Dzięki. Teraz sesyjka na murku. Nie, w bowlu. A no bowl jest też, no. Ja na murek przyszedłem. Taki duży bowl, a ty na murek? No. Pozdrów Lenę. Pozdrawiam Lenę z poprzedniego odcinka. Tęsknię. Duchatów, tylko dobre reakcje. Reakcje. Zostawcie dobrą reakcję pod filmem. A mianowicie łapkę w górę. Chyba, że wam się film nie podobał, no to w dół, ale... Ale mamy nadzieję, że wam się podobał. Jak kocha to zakręć. Jak kocha to zląduje. Dla kogo? Dla kogo to było? Dla kogo? No. Dla Leny, no wiadomo, wszystko, wszystko. A nie, ja myślałem, że powiesz, że dla mamy. Ale patrz, ja powiedziałem, że dla Leny i zrobił z trzeciej próby. Dobra, Kotkowiak, Maciek i Mariusz poszli na pump trucka, więc idę za nimi ponagrywać coś. No i ten pump truck jest dosyć duży. W ogóle, Jezu, znowu na pump truck. Te pump trucki nas prześladują. W Skarżysku był pump truck i to taki, nie wiem jak to określić, ogromne, no to, to było większe niż ogromne. No ty znowu jak do tej kamery gadasz. Yo! A się dziwię, że skleję. Nie spodziewałem się, że skleję, ja skleję. Kozak. Dziękuję. Jak nie skapujesz, to... Maciek kamerzysta. No wiem. Dawaj. Baku. Dawaj kanapkę na Marokka. Tak, tak, kanapkę. Ale też. Ale ja na ciebie kanapkę. Nie, 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 nie. Uwaga, uwaga, to jest bardzo ważne teraz. Jeśli dostajecie od nas naklejki i na nich z tyłu jest ta folia, wrzućcie ją do kieszeni albo od razu do kosza. Nie wyrzucajcie jej na skatepark, bo potem robi się syf i dbajmy o to miejsce. Proszę. Dziękuję. Yo. Yo. Co robisz, Bartłomiej? Ja zrobię sobie track drivera, choć dzisiaj nie jestem żadnym kierowcą ciężarówki, a Hondy! Honda Driver? Honda Driver. To zrób Honda Driver. Ale z tych schodów, z tych schodów. Ej! Co? Ty masz torbę słodyczy? Nie. A co? Nawet torba słodyczy, to nawet nie jest ona. Dobra, teraz będzie mały konteścik. Będzie to best trick na półkę. Jednego sędziego, drugiego sędziego, komentatora. Tutaj mamy pana Puszapa, który... Nie. Pan Puszapa. Nie wybaczcie. Jo! Jo! Siema, generalnie to przed chwilą był kontest na tej mini rampie, taki na flyout, na wyskoku. I wygrała osoba fajnego fanta, ale teraz robimy coś, żeby każdy miał szansę, żeby nawet jak ktoś nie potrafi trików, to żeby miał szansę. I robimy gladiatora, jak tam widać, się wszyscy zebrali. Jak ktoś nie wie, na czym polega gladiator, to polega on na tym, żeby jak najdłużej się utrzymać bez odpychania. No, przeskadzają nam inni uczestnicy. Będziesz! Aktualnie Bartek prowadzi gladiatora. A my patrzymy. No jest mocno, jest mocno.
jest dużo osób, więc Maciek tam patrzy, my patrzymy, Eryk patrzy. Nie? Dokładnie. Telefon patrzy Eryka. Eryk patrzy w telefon, nie, Eryk to mi pomaga. Aaaa! Dwa kiklesy do Whipa, spoko, gladiator? Nie. No, gladiator to kiklesów nie można robić, więc sobie Milo nie poradzi. A ty byś też sobie nie poradził, bo ty też tylko kiklesy robisz. No słyszałem, co się robi. Dobra, zostały trzy osoby, zobaczymy kto wygra. Pioma stary. Pierwszym kontestem był backflip na półeczkę skutera. Jak myślicie, kto mógł wygrać? Jaki drift? Kickless Breewee! Kickless Breewee? Śmiało! Też się z tym zgodzę. Mega dobra sztuczka, mega czysto zlądowana. Brawa dla kolegi! Jak masz na imię? Brawo Kuba, proszę stań tutaj na podium. Jesteś kamieniem! Oto dla ciebie piękna nowa koszuleczka. Ja również dziękuję. Kto wygrał drugi kontest tutaj, gdzie jest kolega? Rima! Rima! Jest nim Mirz Gladiatora. Musisz sobie teraz wymyślić jakąś gladiatorową krzywę. Jak masz na imię? Bartek. Ty jesteś Bartek. Jak to wymyślisz? Barteusz! 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 Brawo Barteusz! Nie, czekaj, jeszcze tak gladiatorze tak. O! Fancik dla ciebie! Proszę bardzo, to jest piękna koszuleczka, brawa! Siema. Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę i babcię, dziadka, chomika, kota, psa, wszystkich, których znam, Franka. Piona, za chomika. O tak kochasz chomika, tak kochasz chomika. No a dla kogo? Nie wiem. Dla psa. O, na przykład. Dobra, zobaczymy jak go kochasz, no. On bardzo kocha psa swojego, bardziej niż ty chomika. Dawaj, jeszcze raz. Mogę ja zrobić? Dla kogo? Dla pani od matki. Naprawdę? Tak. Czyli nie zrobisz? To dla pani od matki. Kocham ją całym serduszkiem. Weź kamerę i tak odwróć ją, jakbyś chciał vlogować, nie? O. Teraz kolega by chciał zrobić backflipa. To było dobre! Ziomeczek dał nam ten duży fanart, taki obraz jakby. No i ziomeczek chciał dać Instagrama, więc proszę bardzo. Znalam podłogę skut.13. I gdzie będzie? Pokaż, tutaj gdzieś. Tutaj będzie. Zwijamy już ze skateparku z Bełchatowa, było naprawdę super, pośmigaliśmy sobie. Porobiliśmy kontesty, jest idealnie. Dogadałem się? Daj powiedzieć. Wijamy już ze skateparku z Bełchatowa, wracamy do naszej Warszawy. Czekamy na kolejne takie wyjazdy, które będą już niedługo. Chciałem wam jeszcze powiedzieć fajną informację dotyczącą tripów. Odnośnie jakieś 2 tygodnie temu stworzyłem maila, który nazywa się skutif.skatepark.com i tam możecie przysyłać zgłoszenia swoich lokalnych skateparków wraz z ilością kilometrów od Warszawy, zdjęciem skateparku oraz tego, czy jest na pewno czynny. I bardzo możliwe, że niedługo wpadniemy właśnie na wasz skatepark, więc trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych filmach!